Tak, znowu nastał wieczór. Słuchajcie, te dni tak pędzą po prostu. Ja nie wiem. Jeden za drugim. Także już mamy koniec poniedziałku. Trzecia wizyta ciotki Gosi u kotków. Tutaj jest oczywiście Pufciu szczęśliwy, że przyszłam, zadowolony, chce się bawić, pobudzony zaraz. Także on się tak tutaj wynudzi, że szok. Niesamowicie. Ale jest, no jest zdrowy, jest wszystko w porządku. Także jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Zaraz pójdę do drugich kotków. To wtedy o nich sobie pogadamy. A teraz jeszcze popatrzcie sobie na Pufcia, który jest jak pączuś w maśle. I oby tak zostało, oby tak zostało. No. Z takim słoneczkiem kochaniutkim. Bardzo kochany. Zobaczcie, ja się tu bawię z Demi. A kto tu chodzi? Hej, no nie, no chodź. Tak, odrapię. Jak pięknie drapie. Aha, aha. Co ta robi przy tym tyle hałasu? No chodź Demi, chodź. Tak, super. Demi to jest taki kochany kot, słuchajcie. Ona jest po prostu boska. Ona się niczego nie boi. Ona jest przyjazna. Można ją wziąć na rączki, można ją głaskać, można ją całować. Można się z nią pobawić, ale tak to śpi cały dzień. Jak ja przychodzę i proponuję jej wędkę, to chcę, ale nie jest to kot, który cały czas szaleje. Tak? I wszystkie te koty z całej tej piątki, nie wiem jak Czaruś, ale one mają to do siebie, że warczą. No, proszę. Sisi przy mnie poszła do kuwetki, chociaż nie, za kuwetkę poszła. No, ale jakiś tam zawsze już, jakiś tam postęp jest. No, już nie siedzi na górze i nie usiłuje mnie zjeść. To dobrze, siedzi na dole i nie wiadomo, czy chce mnie zjeść, czy nie. Apka i Szafira są w szafie. Zaraz do nich dotrzemy. No proszę, Sisi nawet machnęła łapką. Ona by i machnęła, ale Dem jej nie daje. Chodź, Jumka. Tak, robimy troszkę szaleństwa. Troszkę szaleństwa. Żeby koteczki się wyszalały. O, o, o. Widzę, że wychodzi jeszcze jedna kiciunka. Wychodzi jeszcze jedna niuńka. No. Tam poszła apka. Apka poszła. Tak. No dzisiaj mamy cały dzień problemy z transmisją, więc niestety musicie się obejść smakiem. Momentami jest, za chwilę nie ma. Także testujemy tutaj z dziewczynami. Na razie musi tak najwyraźniej być. Już tak kiedyś było, ale w końcu się udało. Ona się tak ładnie bawiła w nocy. Zobacz, zobacz, co tu się dzieje. No widzisz, że tu nie jest tak tragicznie? Nie trzeba ciotki zjadać? Tak, nie trzeba. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie pięknie, tak. No, hej. Co tak główką dziwnie ruszasz? Powiedz. A, proszę. Super. Super. Bardzo fajnie. Mogłabym się jeszcze pobawić z innymi kotkami, ale zdaje się, że z Demi to jest niemożliwe. Fajnie, bardzo się cieszę, że ona tak się odstresowuje, drapiąc drapak. Bardzo się cieszę. No to jest taka piękna kicia. No jak wszystko pójdzie dobrze, to w czwartek zabieg. No i potem jeszcze parę dni musi poczekać. No i mam nadzieję, że ona szybciutko znajdzie dom, bo jest naprawdę wyjątkowym kotkiem. Wyjątkowo przyjaznym. Szafirka też, tylko coś nie wiem, dlaczego jej nie ma. Zaraz ją muszę znaleźć. Tu siedzicie dziewczyneczki dwie, tak? No to dobrze, fajnie. Fajnie, że siedzicie, tak? Masz piłeczkę. Masz piłeczkę. O,
Chodź, Szakirka, chodź, pobawimy się po prostu. Fajny tunel jest do zabawy. Zobaczcie. No, widzisz? No proszę, Sisi się naprawdę przełamuje. Bardzo mnie to cieszy. O, Szakira też się przełamuje. Też widzę lateczkę. Także pomalutku. Sytuacja wygląda tak, że Szakirka przyszła sobie tutaj. Tu mamy oczywiście Demi, która nie pozwoli się nikomu z nią bawić. Ze mną znaczy. Tu mamy apkę, czyli jest postęp. Burczy. A tu mamy, proszę uprzejmie, tu mamy Sisi. Nie bój się, ja do ciebie nie będę podchodzić. Widzicie. Kochane są te koteczki bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo kochane. Tak. Będzie dobrze, tylko musimy troszeczkę więcej czasu spędzać razem. Co będziemy robić oczywiście. Także życzymy Wam wszystkim dobrej nocki. Ja siebie jeszcze tu pobawię, jeszcze z nimi tu posiedzę, pobędę, pogadam do nich, bo to przynosi ewidentnie rezultaty. Najstraszniej mnie cieszą wieści od Joasi o Czarusiu. No i mam nadzieję oczywiście Joasiu i mężu Joasi. Także jak poradzicie się z jednym zadaniem, to weźmiecie drugie zadanie. Tym razem damy Wam jakieś trudniejsze.